Turnieje szachowe, gość specjalny i szereg imprez towarzyszących. Festiwal szachowy przyciągnął do Ustronia sympatyków tej królewskiej gry. Głównym organizatorem wydarzenia był Śląski Związek Szachowy. Po raz drugi tutaj w Ustroniu miasto uzdrowisko. Chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim uczestnikom, opiekunom, rodzicom, trenerom, ale również naszym wspaniałym sponsorom i tutaj szerokie i duże podziękowania dla Urzędu Miasta Ustroń, dlatego że tutaj znaleźliśmy wspaniałe miejsce, gdzie faktycznie możemy nie tylko grać w szachy, ale uczestniczyć w wielu, wielu imprezach, zarówno i sportowej, i kulturalnej, które zostały zorganizowane w ramach festiwalu. Jeszcze raz serdecznie Państwu wszystkim dziękuję. Myślę, że tworzy nam się duża, cykliczna impreza. Organizatorzy mają taki cel, aby Ustroń stał się stolicą, światową stolicą szachów. Do tej pory dwóch arcymistrzów odwiedziło Ustroń. W zeszłym roku był to Anatolij Karpow, w tym roku Garry Kasparow. I ten ciąg ma trwać, tak? Czyli w kolejnym roku kolejny arcymistrz szachowy będzie zaproszony do Ustronia. Podczas oficjalnego zakończenia turniejów szachowych w ustrońskim amfiteatrze zwycięzcom gratulował m.in. mistrz Garry Kasparow. To jest mój pierwszy wizyt tutaj, ale nie ostatni. Więc again, congratulations. Poland is on the rise, chess in Poland is on the rise. And I'm very happy to be with you here today. Thank you. Tegoroczny festiwal szachowy w Ustroniu bez wątpienia połączył pokolenia. Jednogłośnie podkreślają organizatorzy i współorganizatorzy tego wydarzenia. Najmłodszym uczestnikiem był 5-latek, który odebrał ogromną nagrodę. Nie dał rady jej udźwignąć, pomagała siostra. A najstarsi uczestnicy, myślę, że to byli już emeryci na pewno. Także rzeczywiście szachy w Ustroniu łączą pokolenia. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.